dobry Państwu, rozmawiam przed pokazem wielkim w hotelu Mazurka z paniami, które reprezentują markę La Metamorphose. Kolejny nasz pokaz. Podczas dzisiejszego wieczoru będzie prezentowana kolekcja Mystery by La Metamorphose, którą prezentowałyśmy 2 tygodnie temu w Zakopanem na Fashion Day Zakopane. W dzisiejszym pokazie będą uczestniczyły wspaniałe aktorki, w tym też siostry Chapko, Karolina, Aleksandra, Ola, Paulina, które są ambasadorkami marki i projektu The Power of Sisters. Ja wiem, że panie jesteście również siostrami. Kiedy powstała marka, wasza marka, wasze projekty, od kiedy istnieją na naszym rynku? Na naszym rynku akurat my już prowadzimy działalność wiele lat, natomiast marka powstała 8 lat temu. I teraz tak naprawdę Państwo będą mogli zobaczyć kolekcję Mystery, ale tak naprawdę cały czas tworzymy kolekcję i zapraszamy serdecznie. Ja myślę, że teraz będzie już kolekcja wiosna-lato, prawda? Bo jesteśmy nareszcie przed ciepłymi dniami i będzie słońce i będzie ciepło. Co będziemy nosić, zobaczymy na pokazie. Jakie kolory będą modne w tym roku? Odcienie fioletu, u nas też złota, emanowane taką delikatnością, subtelnością kobiety, bo zawsze chcemy podkreślać kobiece piękno. Naszym mottem też jest Paryż w Warszawie i jakby to też jest bliskie naszemu sercu, aby kobiety pięknie rozkwitały w naszych strojach. A najnowszą naszą kolekcję Aqua będziemy w niedługim czasie mogli zobaczyć również podczas festiwalu w Cannes 11 maja. To bardzo duże przedsięwzięcie, cudownie. I ja widzę, że jesteście ubrane w cekiny, bo w tym roku na wiosnę modne są nadal cekiny, modne są pajety, modne są wszystkie naszywane kamienie, prawda? Zgadza się. Poza tym wydaje mi się, że kobieta zawsze powinna błyszczeć swoim pięknem, piękną duszą, pięknym wnętrzem. Czy są futra w waszej kolekcji? Nie mamy futer. Akurat w tej kolekcji, owszem, używałyśmy kiedyś, ale w tej kolekcji już nie używamy futer i uważamy, że tymi tkaninami kobieta może i tak pięknie podkreślić swoje wewnętrzne piękno. W takim razie idziemy na pokaz. Ja bardzo dziękuję i widzę naprawdę wspaniałe rzeczy, które dzisiaj zobaczymy. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.